Reprezentacja Polski w pływaniu zakończyła zgrupowanie w Dębicy. Dziś zawodnicy mieli poranny trening na basenie, a potem wyjechali do Budapesztu na Mistrzostwa Świata. 8 rano, trening na 50-metrowym basenie. Tempo pływania umiarkowane, bo wszystkie siły rzucą na Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. Każdy z nas tutaj raczej łapał tak zwaną świeżość, szybkość. To są ostatnie szlify techniczne, ostatnie takie akcenty też treningowe, bo ta najcięższa praca została wykonana już dużo wcześniej. Trenowali od poniedziałku. Kadra liczy 20 zawodników. Dębica to ostatni przystanek przed Mistrzostwami Świata, najważniejszą imprezą pływacką tego roku. Nie powinienem jako prezes z punktu widzenia psychologii przypominać Rio i słabego występu naszych zawodników. Cały czas z tyłu głowy mamy tą porażkę, którą odnieśliśmy rok temu i dlatego te zawody są dla nas bardzo ważne. Z ostatnich igrzysk Polacy medalu nie przywieźli, natomiast na ostatnich Mistrzostwach Świata w Kazaniu zdobyliśmy 3 medale. Wtedy Jan Świtkowski i Konrad Czerniak brąz, a Radosław Kawęcki srebro. Tym razem jadą walczyć także o to, by światowa czołówka nie odpłynęła za daleko. Staramy się jechać tam, pobić życiówki i zrobić te... Ja muszę w końcu odbić ten rekord Europy, bo który mi zabrano rok temu. Może nie muszę, ale chcę, bardzo chcę, bo chcę, żeby moje nazwisko dalej istniało. To jest sport, tutaj jest bardzo ciężko coś wskazać. Aczkolwiek no mam nadzieję, że zaskoczymy kibiców i przywieziemy większą ilość medali niż z poprzednich Mistrzostw Świata z Kazania. No ja tam przywiozłem jeden krążek na 50 metrów stylem motylkowym, no i chciałbym też podtrzymać tą pasę, ponieważ no już każdy gdzieś tak Mistrzostw Świata ostatnio przywoże jeden krążek. Teraz fajnie było przywieźć dwa, ale jeden też by mnie bardzo satysfakcjonował. Przed południem kadra wyjechała do Budapesztu. Jeszcze dziś na miejscu mają trening. Pierwsze starty na Mistrzostwach Świata w niedzielę.